Nie powiodło się. Myślę, że w tej chwili możemy rozpocząć losowanie i zobaczymy, kto będzie przeciwnikiem pana Kazimierza. Na udział w pojedynku z panem Kazimierzem czeka 6 nowych zawodników. Pan Konrad Banaszak, technik teletransmisji z Wrześni. Pan Krzysztof Jarzębiński, nauczyciel z Włocławka. Pan Albert Kupidura, lekarz z Morąga. Pan Józef Olejnik, mechanik z Ostrowa Wielkopolskiego. Pan Tomasz Rogaczewski, technik emisji z Łodzi. I pan Zygmunt Turski, inżynier rolnik z Jarosławia. Zaczynamy losowanie. Tomasz Rogaczewski. Czym pan zajmuje się zawodowo? Jestem technikiem emisji w jednej ze stacji telewizyjnych. Rozumiem, że telewizja nie jest panu obca. Nie jest mi obca. A poza życiem zawodowym jakieś zainteresowania? Czym pan się pasjonuje? Pasjonuje to może za dużo powiedziane, ale interesuje mnie coś, co popularnie nazywane jest spiskową teorią dziejów. No to jaka jest ta spiskowa teoria dziejów w pana wydaniu? To znaczy jest to taki ukuty termin, może nie bardzo odpowiada prawdzie. Chodzi o to, że interesuje mnie to, co się dzieje za kulisami prawdziwych wydarzeń. Na przykład morderstwa polityczne, zabójstwa tego typu, to co się dzieje. Tutaj za kabinami się nic nie dzieje, więc możemy być spokojny. Jeżeli chodzi o tą spiskową teorię dziejów, to jak pan myśli? Pójdzie panu dobrze w naszym teleturnieju, czy nie? No muszę w to wierzyć i że to nie jest żaden spisek. Oczywiście, że to nie jest żaden spisek. Proszę, podajcie sobie ręce w atmosferze sportowej. Zaczynamy pierwszy dzisiejszy pojedynek. Zapraszam do kabin. Oczywiście o żadnym spisku nie może być mowy w naszym teleturnieju. Gra jest fair i uczciwa. Nasi zawodnicy są już w dwóch dźwiękoszczelnych kabinach. Nie słyszą się i nie widzą nawzajem. I co najważniejsze, nie znają wyniku przeciwnika. Do wygrania są oczywiście duże pieniądze. Dla pana Kazimierza jest to pojedynek już o 3000 zł, dla przeciwnika o 2000 zł. Muszą zdobyć 21 punktów, by ten pojedynek wygrać. Jeśli ktoś udzieli błędnej odpowiedzi, otrzymuje 1 punkt karny, 3 punkty karne eliminują z gry. Za wygranie pierwszego pojedynku zwycięzca dostaje 2000, za drugi pojedynek 3000, za trzeci 5000, za czwarty 10000, za piąty 25000, za szósty 50000 i za siódmy pojedynek to 100000 zł. Jeśli sumujemy, 7 pojedynków daje kwotę 195000 i zawodnik może grać dalej. Przechodzimy do pierwszej rundy tego pojedynku. Nadlatują owady, bo to tytuł tej kategorii. Proszę o wybór pytania. Proszę pytanie za 7 punktów. Dzięki jakim owadom mrówki otrzymują bogatą w cukry spadź? Innym mrówkom, mszycom, pszczołom, motylom. Wydaje mi się, że będzie to odpowiedź B, dzięki mszycom. Taką odpowiedź mam zaznaczyć? Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Odpowiedź B, mszycom. Do wygrania 7 punktów. I to jest prawidłowa odpowiedź, 7 punktów. Owady to tytuł tej kategorii. Czasem nam dokuczają. Tak, czasem się źle kojarzą, czasem dobrze. Zobaczymy, jak po tej rundzie będą się panu kojarzyć. Oby dobrze. Proszę o wybór pytania. Za 9. Pytanie za 9 punktów. Jeff Goldblum w filmie Davida Cronenberga przeistacza się w modliszkę, w muchę, w ćmę, w komara. Kogo się mógł ten Jeff Goldblum przeistoczyć teraz? Ćmę. Może poprosimy Jokera. Kto jest Jokerem? Moja bratanica Ania. Zapraszamy do nas panią Anię.
witam serdecznie. No to jest problem. Tak? Z tym pytaniem, za 9 punktów. Słucham. Jeff Goldblum w filmie Davida Cronenberga przeistacza się w motyczkę, tak, w muchę, w ćmę, a może w komara. O kurczę. No to mamy problem. Coś ci się nasuwa na odpowiedź? Chyba mucha. Chyba mucha, dlatego że... No bo to jest najczęściej właśnie muchy są, aha, w filmach, więc... Tak mi się wydaje, że to jest mucha. Sądzę, że mucha, bo tak. To jest najobrzydliwsze. Postawimy na odpowiedź B, mucha. Mucha, wspólna odpowiedź? Tak. No jeśli to będzie prawidłowa odpowiedź, zaznaczamy, tak? Tak, proszę, zaznaczamy. Tak. To jest prawidłowa odpowiedź. 9 punktów. Panie Tomaszu, przed panem skamandryci. Proszę o wybór pytania. Jeszcze raz za 7 poproszę. Słynny wiersz Słonimskiego Alarm związany jest z niemieckim bombardowaniem Warszawy, Westerplatte, Londynu, Lublina. Wydaje mi się, że jest to wiersz, który zaczyna się Alarm dla miasta Warszawy. Nie jestem pewny, ale postawię na tę odpowiedź. Odpowiedź A, dla Warszawy. Dla Warszawy, tak? Tak. Zaznaczamy? Tak, proszę. Proszę bardzo. Dla Warszawy. Ma pan w tej chwili 7 punktów, może mieć 14. I tyle właśnie punktów on ma. To jest dobra odpowiedź. Skamandryci to tytuł tej kategorii w drugiej rundzie. To trzeba dobrze zagrać. Zagramy jeszcze raz za 9. To była szczęśliwa cyfra. Proszę bardzo. Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną. To słowa z wiersza Wierzyńskiego, Tuwima, Lechonia i Waszkiewicza. Teraz pewnie Joker by się trochę przydał, co? No przydałby się, przydał. W szkole to mają. Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną. Jakbym powiedział, że w sprawie odpowiedzi mam zielono w głowie i fiołki w niej kwitną, to dużo bym się nie pomylił. Nie, Tuwim. Odpowiedź B. Wybiera pan Tuwima? Tak. Zaznaczamy. Odpowiedź B. 9 punktów do zdobycia. Razem może być 18. Ale niestety pozostaniemy tylko przy 9. To jest błędna odpowiedź. Prawidłowa to Wierzyńskiego. Pierwszy punkt karny. Proszę się nie przejmować. Teraz zawodnicy mogą przerwać pojedynek. Mają tylko takie prawo po drugiej rundzie. Jeśli ktoś zdecyduje się na przerwanie pojedynku i będzie miał więcej punktów niż przeciwnik, oczywiście wygra. Jeśli nie usłyszę, że ktoś chce przerwać pojedynek, przejdziemy do rundy trzeciej. Czy któryś z panów w tej chwili ma ochotę na przerwanie pojedynku? Przechodzimy do rundy trzeciej. Kategoria na biał. Ma pan w tej chwili 14 punktów na swoim koncie. No to za 7. Jeśli dobrze kombinuję, 3 razy 7 to jest 21. Konsekwentnie rozumiem siódemeczkę, tak? Tak, poproszę. Jakie mleko dała czarna krowa w kropki Bordo z wiersza Wandy Chotomskiej? Białe, nakrapiane, szmaragdowe, bordowe. Białe mleko dała czarna krowa, czyli odpowiedź A. Białe mleko, tak? Tak. Zaznaczyć? Tak, proszę. Proszę bardzo. Białe mleko. Cóż mogę panu powiedzieć, że jeśli będzie to prawidłowa odpowiedź, to jest pan naszym mistrzem. Natomiast jeśli będzie to błędna odpowiedź, to pojedynek będzie toczył się dalej. Jak pan myśli? Myślę, że białe. 21 punktów. Mamy nowego mistrza.
Zapraszam. Zapraszam. Mamy nowego mistrza. Chciałbym przedstawić. Zdobył pan 21 punktów. Pan miał tylko punktów 9. Nie mogłem już panu zadać pytania, no bo musiałoby być za punktów 12. Także jeszcze raz powitajmy nowego mistrza. 2000 zł ma pan na swoim koncie. Panie Kazimierzu, zapraszam na dół. Proszę bardzo. Zapraszam również do nas, Anię. 2000 zł to za wygranie tego pierwszego pojedynku. Proszę bardzo. Dziękuję za udział w programie i proszę trzymać wagę. Będę się starał. Panie Tomaszu, zapraszam tutaj. Był pan pewien tej trzeciej odpowiedzi, że dawała białe mleko, tak? O ile pamiętam ze szkoły, to było białe. Pierwszy pojedynek ma pan już wygrany. Zaczynamy rundę bonusową. Kategoria motoryzacja. No bliska chyba każdemu mężczyźnie. Pierwsze pytanie jest za 1000 zł, ostatnie za 21 tysięcy. Silnik diesla to silnik spalinowy, tłokowy o samoczynnym zapłonie. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Tak, jest to prawda. Jest to prawda, 1000 zł. Teraz pytanie za 2000. Gra pan dalej? Tak, gra. Proszę bardzo. Warszawski rajd Barbórki wygrał w 2000 roku Krzysztof Hołowczyc. Czy to prawda, czy fałsz? Tego nie wiem, ale strzelam, że tak. To jest niestety fałsz. Wygrał Janusz Kulik z pilotem Jarosławem Baranem. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że nie będzie pan zmartwiony. Jeśli pan wygra ten pojedynek, który za chwileczkę rozegramy, to znowu będę mógł panu zaproponować rundę bonusową. Trochę mnie to zmartwiło, ale... No niech się pan nie załamuje. Zobaczymy, kto będzie przeciwnikiem pana Tomasza. Zobaczmy, kto jeszcze chciałby wziąć udział w pojedynku. Pan Konrad Banaszak, technik teletransmisji z Wrześni. Pan Krzysztof Jarzębiński, nauczyciel z Włocławka. Pan Albert Kopidura, lekarz z Morąga. Pan Józef Olejnik, mechanik z Ostrowa Wielkopolskiego. I pan Zygmunt Turski, inżynier rolnik z Jarosławia. Zaczynamy losowanie. Albert Kopidura. Zapraszam. Przyjechał pan do nas. Skąd? Z Morąga. To jest nieduże miasto w województwie olsztyńskim. Czy to prawda, że interesuje się pan myśliwstwem? Tak. Poluje pan? No teraz już niewiele. W zasadzie raczej z lornetką i z aparatem, stereoobiektywem, ale kiedyś... Polowało się czasem. Rozumiem. Tak jest. A niech mi pan powie, bo rozumiem, że bardzo ważnym elementem w czasie polowania są psy. Tak. Jakie rasy są najlepsze? To zależy, na co się poluje. Jeżeli się poluje na zwierzynę drobną... A drobna to jaka? Drobna to jest głównie ptactwo. To wyżły. Wyżły zarówno małe, jak i duże różnych ras. A na jakąś większą zwierzynę? Na większą zwierzynę to są potrzebne głównie psy tropiące. Wybierze pan się jeszcze kiedyś na polowanie? Oczywiście. Ciągnie jednak do lasu na polowanie? Ciągnie do lasu. Najprzyjemniejszą rzeczą, jaka jest, to sobie usiąść na pieńku i nie ruszać się. Patrzeć, co się dzieje. Czy nadchodzą? Niekoniecznie. Nie namawiamy jednak do polowania, no, tak? Ale... Poobserwować tylko poobserwować, tak. Dobrze. Proszę pana, to my w tej chwili też poobserwujemy, ale panów pojedynek. Podajcie sobie ręce. I zapraszam do kabin. Jeśli państwo chcieliby wziąć udział w naszym teleturnieju, serdecznie zapraszamy. Nasz numer telefonu 0700 85 900. Można też odwiedzić naszą stronę internetową, jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś bliżej o naszym teleturnieju, www.teleturniej21.pl. Przed nami pierwsza runda tego pojedynku. Kategoria tej rundy to pieniądze.
Pan walczy w tej chwili o 2000 zł. Proszę o wybór pytania z tej kategorii. Skromnie, za 7 punktów. Proszę. Papierem wartościowym spełniającym głównie funkcję płatniczą jest czek, obligacja, akcja, weksel. Odpowiedź czek. Odpowiedź A, tak? Tak. Czek. Zaznaczyć? Tak. Proszę bardzo, zobaczymy, czy to jest czek. 7 punktów do zdobycia i tyle punktów pan ma. 7 punktów. Zapraszam do gry, panie Tomaszu. Kategoria to pieniądze. Pieniądze. Tradycyjnie za 7. Papierem wartościowym spełniającym głównie funkcję płatniczą jest czek, obligacja, akcja, weksel. Myślę, że jest to odpowiedź A, czyli czek. Czyli mam zaznaczyć. Proszę zaznaczyć. Proszę bardzo, czek. I to jest dobra odpowiedź. 7 punktów. Panie Albercie, gramy dalej. Słona kategoria. Słona. Mam nadzieję, że nie zapłaci pan słonej ceny za tą błędną odpowiedź. Też za 7 punktów. Oto pytanie. Salt Lake City jest stolicą stanu. Colorado, Utah, Nebraska, Alabama. Ja bym w takim układzie poprosił mojego jokera. Kto jest jokerem? Mój syn Tomasz. Zapraszamy pana Tomasza do nas. Witam serdecznie, panie Tomku. Tata potrzebuje pomocy. Pytanie. Salt Lake City jest stolicą stanu. Colorado, Utah, Nebraska, Alabama. Nie wiem, wydaje mi się, że będę strzelał, tato. Mówię od razu. Ja bym postawił na A, ale zrobisz, jak będziesz chciał. Też wybieram odpowiedź A. Odpowiedź A. Tak jest. Colorado, tak? Tak jest. 7 punktów do zdobycia. Czy Salt Lake City jest stolicą stanu Colorado? Niestety nie. Prawidłowa odpowiedź to B. Utah, stanu Utah. 2 punkty karne. Panie Tomaszu, druga runda, kategoria słona. Słona. Niech będzie słona też za 7. Salt Lake City jest stolicą stanu Colorado, Utah, Nebraska, Alabama. Mam pewnego faworyta, ale nie jestem pewny i wobec tego poproszę o podpowiedź mojego jokera, czyli moją dziewczynę Joannę. Zapraszamy do nas panią Joannę. Witam serdecznie. Pan Tomasz ma problem. Możesz mi powtórzyć pytanie? Oczywiście. Pytanie jest następujące. Salt Lake City jest stolicą którego stanu? Czy odpowiedź A, Colorado, czy B, Utah, czy C, Nebraski, czy D, Alabamy? Szczerze mówiąc, nie jestem pewna. Powiedz, z którym ci się Colorado, kojarzy. Colorado, Utah, Nebraska i Alabama, tak? Do wyboru jest? Colorado, Utah, Nebraska i Alabama. Colorado, ale nie jestem na 100% Colorado. Pewna. Mi się wydawało w pierwszym odruchu, nie powiem, że to nie, nie jest pamiętam Colorado. Dokładnie. Nie jestem A tego co powiesz pewna. Na Utah? Może faktycznie to nie Utah. Nie jestem pewna. Jaka decyzja? Odpowiedź A. Colorado, tak? Tak. Proszę to zaznaczamy. Tak. Proszę bardzo. Colorado. Stolicą Colorado jest Denver, niestety. A prawidłowa odpowiedź to Utah. Była odpowiedź B. 2 punkty karne.
Teraz nasi zawodnicy wiedzą, że mogą przerwać pojedynek. Mają takie prawo właśnie po drugiej rundzie. Czy ktoś zdecyduje się na przerwanie? Zobaczymy. Czy któryś z panów w tej chwili chce przerwać pojedynek? Przed nami trzecia runda. Wpadniemy na chwilę na dwór i zobaczymy, jakie to są te królewskie sprawy, bo to tytuł tej kategorii. Królewskie sprawy. Za ile punktów wybiera pan pytanie, panie Albercie? Za 11. Za 11 punktów. Kto był pierwszym królem Królestwa Polskiego? Stanisław August Poniatowski, Mikołaj I, Stanisław Leszczyński, Aleksander I. Kto był pierwszym królem Królestwa Polskiego? Aleksander I. Odpowiedź D. Zaznaczyć. Tak. No to zaznaczamy. Czy to było łatwe pytanie dla pana? Wydawało się? Wydawało się. To chyba było łatwe pytanie. 11 punktów, razem 18 punktów. Panie Tomaszu, ma pan 2 punkty karne i 7 punktów na swoim koncie. I przed panem królewskie sprawy. Chyba z królewskich spraw nie jestem zbyt dobry, więc poproszę za 5. Hamlet Szekspira był królewiczem. Szkockim, duńskim, irlandzkim. No tu nie może być wahania, bo jest to tak znana postać, że źle się dzieje w państwie duńskim, więc to duński jest królewicz, czyli odpowiedź B. Duński, tak? Tak. Zaznaczamy. I oczywiście jest to prawidłowa odpowiedź. 5 punktów. Kategoria kamień. Uzupełniające 3 punkty. Proszę. Po tym pytaniu i prawidłowej odpowiedzi kamień spadnie z serca. Szlachetny lub półszlachetny kamień z wypukłą rzeźbą, oprawiony jako brosza, to kamena, kamea, kamelia. Odpowiedź C. Kamelia. To jest błędna odpowiedź. Prawidłowa to kamea. Kategoria kamień. Kamień. Cóż to może być za pytanie o kamieniu? Poproszę pytanie za... Co mi pozostało? Za 9 punktów w tej chwili. Jak nazywa się pojedynczy ustawiony na sztorc, nieociosany kamień zabytek z okresu neolitu? Kromlech, menhir, dolmen, litofan. Kojarzy mi się to z głazem, który Obelix nosił na plecach, a to był menhir, o ile dobrze pamiętam. Cztery odpowiedzi, tylko jedna prawidłowa. Panie Rafale, proszę zaznaczyć odpowiedź B, czyli menhir. Odpowiedź B, menhir, tak? Tak. Zaznaczamy. Tak. Proszę, proszę bardzo, menhir. Jeśli to będzie prawidłowa odpowiedź, to będzie pan w dalszym ciągu mistrzem. Jak błędna, to odpadnie. Ale to jest dobra odpowiedź. 21 punktów. Pan Tomasz Rogaszewski cały czas jest naszym mistrzem. Zapraszam. Gratuluję. Wie pan, co się stało? No po prostu nie trafiłem w odpowiedź. Po tej stronie było 21 punktów. Rozumiem. Mimo że pan w pewnym momencie miał bardzo dużą przewagę, ponieważ tak. Miał pan punktów 18. Tak, tak, wziął tak. Pytanie za 3 punkty i niestety się pomylił. No
Tak. Czyli no, był pan bardzo mocno zagrożony. Tym niemniej jeszcze raz... Mówiłem być albo nie być. Tak. Musi pan teraz po tym... Panie doktorze, tak. Musi pan po tym programie kupić koniecznie żonie kameę. Tak? Widocznie. Tak to troszeczkę właśnie do tego prezentu dodam. To jest nagroda pocieszenia. 200 zł. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, na dzisiaj to już koniec. Może podacie sobie jeszcze panowie ręce. Naprawdę była bardzo twarda walka. Zapraszam na kolejne wydanie teleturnieju 21. Na dzisiaj to już wszystko. Dobry, witam serdecznie w Teleturnieju 21. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie dostarczy państwu wielu wrażeń. Zaczynamy naszą grę. Drodzy państwo, przywitajmy naszego mistrza, pan Tomasz Rogaczewski. Tak serdecznie panie Tomaszu. Ma pan na swoim koncie 5000 zł, wygrał pan 2 pojedynki. Po każdym pojedynku jest nagroda w naszym teleturnieju, czyli możliwość zdobycia 21 tysięcy, czyli runda bonusowa. Jest pan gotowy? Jestem gotowy. Proszę bardzo. Przed panem Tomaszem 6 pytań. Jeśli prawidłowo odpowie na pierwsze, otrzyma 1000 zł. Drugie pytanie to 2000, trzecie 5000, czwarte 10 tysięcy, piąte 15 tysięcy, szóste pytanie to, jak wspomniałem wcześniej, 21 tysięcy złotych. Zaczynamy rundę bonusową. Panie Tomaszu, teraz mała lekcja geografii. Geografia przed panem. Pierwsze pytanie za 1000 zł. Angora to dawna nazwa stolicy Turcji, Ankary. Czy to prawda, czy to fałsz? Angora to nazwa stolicy... Nie, to jest fałsz. To niestety jest prawda. Pierwsza wpadka od razu. Bardzo mi przykro. Jak wygra pan ten pojedynek, który za chwileczkę rozegramy, to oczywiście z przyjemnością zaproponuję panu następną rundę bonusową. A teraz, drodzy państwo, poszukajmy przeciwnika dla pana Tomasza. Na udział w pojedynku z panem Tomaszem czeka szóstka nowych zawodników. Pan Mariusz Bugajski, ekonomista z Warszawy. Pan Zbigniew Jabłoński, technik rolnik ze Wsoli. Pan Alojzy Kluska, informatyk ze Skarżyska Kamiennej. Pan Igor Paja, redaktor z Warszawy. Pani Elżbieta Potrzebowska, instruktor plastyki z Nowego Sącza. I pan Zbigniew Szymczak, ręcista ze Skierniewic. Zaczynamy losowanie. Elżbieta Potrzebowska! Dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję. Zapraszam do nas. Czym pani się zajmuje na co dzień? Na co dzień pracuję w warsztatach terapii zajęciowej w Limanowej. Prowadzę zajęcia z plastyki z osobami niepełnosprawnymi. A jest pani malarką, tak? Tak. Czy dobrze? No, sądząc po stroju widzę, że jakieś elementy artystyczne są. Uwielbia pani malować, ale maluje pani tylko dla siebie, czy również... Nie, maluję również dla ludzi, bo to by było dziwne, gdybym malowała tylko dla siebie. Bardzo lubię, kiedy ludziom się podobają moje obrazy i chcą je mieć.
No miałbym taką prośbę prywatną. Czy mogłaby pani spróbować w jakimś swoim obrazie jakieś elementy naszego teleturnieju, może scenografii, zamówilibyśmy u pani? Dobrze, taki głęboki, ciemny bunkier. Kiedy mam się zgłosić? Za 2 tygodnie. A jest pani droga czy tania? Bardzo droga. Bardzo droga. Będę zbierał już od dzisiaj. Drodzy państwo, podajcie sobie ręce i zapraszam na pojedynek. By ten pojedynek się zakończył, trzeba jak najszybciej zdobyć 21 punktów. Jeśli ktoś udzieli błędnej odpowiedzi, otrzymuje 1 punkt karny. 3 punkty karne eliminują z gry. Za wygranie pierwszego pojedynku zwycięzca dostaje 2000. Za drugi pojedynek 3000. Za trzeci pojedynek 5000. W takiej sytuacji jest pan Tomasz. Za czwarty pojedynek to 10 tysięcy, za piąty pojedynek 25 tysięcy złotych, za szósty 50 tysięcy i za siódmy 100 tysięcy złotych. 7 wygranych pojedynków to 195 tysięcy złotych i można grać dalej. Przechodzimy do pierwszej rundy. Pani Elżbieto, pierwsza runda, pierwsza kategoria przed panią. Wokół pisma. Proszę o wybór pytania. Poproszę za 7 punktów. Pytanie za 7 punktów. Jeżeli ktoś ma brzydki charakter pisma, mówimy, że bazgrze. Jak kura pazurem, jak pijany zając, jak ślepy kret, jak ochwacony koń. Proszę zaznaczyć odpowiedź A, jak kura pazurem. Zaznaczamy. I to jest prawidłowa odpowiedź, 7 punktów. Panie Tomaszu, jest pan gotowy? Jestem gotowy. Wokół pisma to tytuł tej kategorii. Wokół pisma? Pisma, tak. Proszę bardzo. Ach, za ile punktów? Za 7. Proszę. Jeżeli ktoś ma brzydki charakter pisma, mówimy, że bazgrze. Jak kura pazurem, jak pijany zając, jak ślepy kret, jak ochwacony koń. No cóż, mówimy... Jak kura pazurem, chociaż nie wiem, jak kura bazgrze, ale tak się mówi. Proszę zaznaczyć odpowiedź A. Zaznaczamy? Tak. Proszę bardzo, zaznaczamy. A pan ma jakie pismo? Myślę, że zbliżone. Zbliżone, tak? To chyba się wszystko zgadza, to jest prawidłowa odpowiedź. 7 punktów. Dobrze pani zaczęła. Teraz druga runda. Zielona. Zielona. Piękny kolor. Tak, bardzo piękny, uspokajający. Powiedzmy za 10 punktów. Za 10, tak? Proszę, pytanie. Które z państw ma jednokolorową, zieloną flagę? Pakistan, Mauretania, Bangladesz, a może Libia? Libia nie. Jednokolorową, zieloną flagę. Na pewno flagę. Libia nie. Które z państwa? Chociaż... Nie mam pojęcia, muszę strzelać. Mauretania niech będzie. Odpowiedź Mauretania? B. Odpowiedź B. Tak. To jest ten strzał. Ten strzał, spełny. Mamy podkreślić tę odpowiedź? Tak. Proszę bardzo, sprawdzamy. Czy to jest Mauretania? Czy Mauretania ma jednokolorową, zieloną flagę? No niestety nie, bo taką flagę ma Libia. Pierwszy punkt karny. Zapraszam do gry. Druga runda, kategoria zielona. Ten kolor zielona funkcjonuje. 7 była szczęśliwa do tej pory, zostanę przy 7. Proszę za 7 punktów. 7 punktów? Tak. Konsekwentnie, rozumiem. Na razie tak. Który z wymienionych kamieni ma zieloną barwę? Morion, szmaragd, rubin, szafir. Na pewno nie rubin. Wydaje mi się, że... Nie pamiętam, jakiego koloru jest szafir, ale wydaje mi się, że szmaragd jest...
zielony. Waham się, czy nie poprosić o pomoc Jokera. Chyba tak zrobię, bo nie jestem na 100% pewny, więc... Kto jest Jokerem? Moja dziewczyna, Joanna, i proszę ją o pomoc w tej chwili. Poprosimy Jokera, panią Joannę, do nas. Dziękuję serdecznie. Pani Joanno. Który z wymienionych kamieni ma zieloną barwę? To jest pytanie. Morion, szmaragd, rubin, szafir. Powiedz mi pierwsze skojarzenie. Słucham? Jakie masz pierwsze skojarzenie? Od razu. Teraz będę wybierać między szmaragdem a szafirem. Rubin na pewno nie. Morion to w ogóle mi się, szczerze mówiąc, mało kojarzy. Nazwa z nazwą kamienia. Ja nie będę ukrywał, że kojarzy mi się ze szmaragdem. Szmaragdy? Szafir, szmaragd. Jaka by była twoja decyzja w razie, gdybyś mogła zdecydować? Pani Joanno? Gdy pani miała zdecydować, to? Już myślę. Zostańmy przy szmaragdzie. Dobrze, jestem za. Dziękuję. Proszę... Wspólna decyzja? Tak, tym razem wspólna. Decyzja? Proszę zaznaczyć szmaragd, czyli odpowiedź B. Proszę bardzo. Zaznaczamy, zobaczymy, czy taką barwę ma szmaragd. Wspólna decyzja. Dobra decyzja. 7 punktów. Drodzy Państwo, teraz zawodnicy mogą przerwać pojedynek. Mogą to zrobić właśnie po drugiej rundzie. Państwo widzą, jaki jest stan tego pojedynku. Zawodnicy nie znają wyniku przeciwnika. Jeśli w tej chwili na przykład pan Tomasz zdecyduje się na przerwanie tego pojedynku, to wygra. Ale czy tak się stanie, zobaczymy. Czy ktoś z Państwa chce w tej chwili przerwać pojedynek? Stało się inaczej. Przechodzimy do trzeciej rundy. Kategoria to pomniki w Polsce. Proszę o wybór pytania. Pomniki w Polsce. Też za 7 poproszę. Też za 7. W jakim mieście Tuwim usiadł na ławce, aby spojrzeć na ludzi idących Pietryną? We Wrocławiu, w Zakopanem, w Łodzi, w Warszawie. Tuwim. Proszę zaznaczyć, też będzie to zupełny strzał, odpowiedź D w Warszawie. W Warszawie, tak? Tak. Zaznaczamy? Tak. Tak? Proszę bardzo, w Warszawie. To nie jest niestety w Warszawie. To jest na ulicy Piotrkowskiej 104. Stoi właśnie pomnik ławeczka Tuwima. A prawidłowa odpowiedź to jest w Łodzi. To jest drugi punkt karty. Niestety. Panie Tomaszu, pomniki w Polsce. Będzie ciężko, ale za 7, panie Rafale. W jakim mieście Tuwim usiadł na ławce, aby spojrzeć na ludzi idących Pietryną? We Wrocławiu, w Zakopanem, w Łodzi, w Warszawie. No, na to pytanie nie mogę się zastanawiać, ponieważ jestem z Łodzi. I sam przysiadałem obok Tuwima, więc jest to odpowiedź C. To jest prawidłowa oczywiście odpowiedź. Pan Tomasz Rogaczewski cały czas jest naszym mistrzem. Panie Tomaszu, zapraszam. Gratuluję. Również zapraszam. Gratuluję. Pan Tomasz wziął również pytanie za 7 punktów. Nie miał problemu z tym pytaniem.
Ławeczka Tuwima... Bardziej nie mogło mi trafić. Jest właśnie w Łodzi, a pan Tomasz jest z Łodzi. Tutaj szczęście pomogło panu Tomaszowi. Ja dla pani mam 200 zł. Dziękuję. I przypominam o naszej umowie, jeżeli chodzi o ten obraz. Bardzo nam będzie miło. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję. Panie Tomaszu, to już jest razem 10 tysięcy złotych na pana koncie. Dwa razy panu nie udało się w tych rundach bonusowych, do 3 razy sztuka. Tak mówią. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Zaczynamy rundę bonusową. A kategoria to instrumenty muzyczne. Jak się czuję w tej kategorii? Średnio, ale zobaczymy. Pierwsze pytanie za 1000 zł, ostatnie za 21 tysięcy. Saksofon i klarnet należą do grupy instrumentów dętych drewnianych. Drewnianych, tak, to prawda. Oczywiście, że to prawda, tak. Teraz pytanie za 2000. Gra pan dalej? Gram. Niccolo Paganini był nie tylko wirtuozem skrzypiec, ale i gitary. Czy to jest prawda, raczej, czy to jest fałsz? Raczej nie, czyli to jest fałsz. To jest fałsz, tak? Tak myślę. Panie Tomaszu, to chyba będziemy musieli powiedzieć, że do 4 razy sztuka. Bo to jest prawda. Co nie zmienia faktu, że na koncie pana Tomasza jest 10 tysięcy złotych. Za chwileczkę poznamy, kto będzie przeciwnikiem. Jeśli pan wygra ten pojedynek, to znowu zaproponuję rundę bonusową. Poszukajmy w takim razie przeciwnika dla pana Tomasza. W grze czeka jeszcze 5 zawodników. Pan Mariusz Bugajski, ekonomista z Warszawy. Pan Zbigniew Jabłoński, technik rolnik ze Wsoli. Pan Alojzy Kluska, informatyk ze Skarżyska Kamiennej. Pan Igor Paja, redaktor z Warszawy. I pan Zbigniew Szymczak, rencista ze Skierniewic. Zaczynamy losowanie. Igor Paja. Serdecznie. Zapraszam. Jest pan dziennikarzem w jednym z pism kolorowych. Nie będziemy wymieniać. Tak, oczywiście, tytuł to tajemnica. Niech pan powie, na czym polega fenomen tych pism? Ja myślę, że one łączą przyjemne z pożytecznym, to znaczy mają dość rozbudowaną formułę poradnictwa, czyli czytelniczka wie, że to nie jest czas zupełnie stracony. Panowie w ogóle nie czytają? To się nie przyznają. Nie przyznają się. Wie, że to jest czas spędzony pożytecznie, bo czegoś się dowiaduje, co może się jej w codziennym życiu przydać. A oprócz tego jest element rozrywki. Prawdę piszecie tam? Tak. Prawda, tak? I tylko prawda. A jak się plotki zdobywa? Ja akurat pracuję w piśmie takim, które nie zdobywa plotek. Każdy materiał z gwiazdą. Każdy materiał z gwiazdą jest autoryzowany. Gwiazda nawet sprawdza, czy chce takie czy inne sformułowanie, żeby było na temat jej prywatnego życia. Widzi, że to jest co innego. My nie mieliśmy akurat do tej pory żadnych kłopotów tego typu. Podpuszczam. Czyli co, zachęcamy do czytania pism kolorowych, czy nie? W ogóle zachęcamy do czytania. Do czytania to tak, to się zgadzam. Pism ja natomiast też pragnę zachęcić panów do tego, by ten pojedynek odbył się w sportowej atmosferze. Podajcie sobie ręce. Zaczynamy drugi dzisiejszy pojedynek. Zapraszam do kabin. Przed chwilą zachęcaliśmy do czytania. Ja państwa zachęcam do udziału w naszym teleturnieju. Zapraszamy, mamy swój numer telefonu 0700 85 900. Można też odwiedzić i też poczytać, cóż jest na naszej stronie internetowej www.teleturniej21.pl. Przechodzimy do pierwszej rundy. Panie Igorze, zaczynamy grę. Kategoria różana przed panem. Poproszę pytanie za 11 punktów. 11 punktów. Ostro zaczynamy. Ile razy podczas odmawiania różańca należy powtórzyć Zdrowaś Mario? 40 razy, 85, 150, 160. Proszę zaznaczyć odpowiedź A. 40, tak? 40. Zaznaczamy? Tak. Odpowiedź A. 40 razy.
Proszę bardzo. Panie Igorze. Myślę, że to by nic nie dało. Trochę więcej. Prawidłowa odpowiedź to 150 razy. Kategoria różana. To taka kategoria, którą teraz panu proponuję. Proszę o wybór pytania, panie Tomaszu. Na razie tradycyjnie za 7. Z jakiej części róży damasceńskiej otrzymuje się olejek różany? Z łodyg, z płatków, z korzeni, z liści. Ciężki problem. Cóż to takiego jest róża damasceńska? Róża. Jeśli się nie mylę, to istnieje stal damasteńska, ale że róża? Cóż, szybka decyzja i wybieram odpowiedź B, czyli z płatków. Z płatków. Tak. Tak? Tak. Proszę bardzo. Zaznaczam, z płatków. To bardzo dobra decyzja. 7 punktów. Cieszę się. No, za pierwszym razem nie poszło dobrze, ale pojedynek trwa dalej. Ma pan jeden punkt karny. Teraz kategoria Norwegia. Był pan kiedyś w Norwegii? Nie, niestety nie byłem w Norwegii jeszcze. No to mam nadzieję, że ta kategoria nam troszeczkę przybliży to państwo. Proszę o wybór pytania. Poproszę pytanie za 11 punktów. Jestem dość. Proszę bardzo. W jakim zespole w 1996 roku debiutował Norweg Ole Gunnar Solskjær? West Ham United, Aston Villa, Manchester United czy Newcastle United? Jest to dla mnie rzecz zupełnie tajemnicza, w związku z tym muszę zdać się tutaj zupełnie na przypadek i obstawiam, że będzie to Newcastle. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Strzela pan, rozumiem? Strzelam, tak. To jest oczywiście, to jest oczywiście strzał. No to zobaczymy, czy to jest strzał celny. Strzał był, ale niestety niecelny. To Manchester United. Drugi punkt karny. Pytałem przed chwilą przeciwnika, czy był w Norwegii. A pan był w Norwegii? Byłem. No to kategoria Norwegia. Kategoria Norwegia. No zobaczymy. W takim razie to, że byłem, jeszcze o niczym nie świadczy, ale mój przeciwnik na pewno jest mocny. Przynajmniej tak wygląda. Spróbujmy za 8. Za 8 punktów. Za tak? 8 punktów. Liv Ullmann zyskała sławę występując w filmach Luisa Buñuela, Ingmara Bergmana, Bernardo Bertolucciego czy Federico Felliniego. Liv Ullmann zyskała sławę z pewnością w filmach Ingmara Bergmana, z tym, że o ile pamiętam, to był Szwed, nie Norweg, ale na pewno chodzi o Ingmara Bergmana. Proszę zaznaczyć odpowiedź B. Tak? Tak. No to zobaczymy. Zakreślamy odpowiedź B, Ingmara Bergmana. Na przykład takie filmy jak Persona, Szepty i krzyki, Sceny z życia małżeńskiego. Zgadza się. To filmy w reżyserii Bergmana. 8 punktów. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że pan Tomasz sądził, że przeciwnik jest bardzo mocny. W tej chwili na koncie pana Igora jest 0 punktów, ale to właśnie wynika z tej jednej zasady, że zawodnicy nie znają wyniku przeciwnika, ponieważ są w dwóch dźwiękoszczelnych kabinach. Tym bardziej właśnie w tej chwili jest bardzo ważny moment, ponieważ zawodnicy mogą przerwać ten pojedynek, mają takie prawo po drugiej rundzie. Czy pan Tomasz zdecyduje się na to? Zobaczymy. Jeśli oczywiście będzie chciał przerwać pojedynek, wygra. Czy któryś z panów w tej chwili chce przerwać pojedynek?
Gdyby pan Tomasz wiedział. Proszę państwa, przed nami trzecia runda. Trzecia runda tego pojedynku. Panie Igorze, trzymam kciuki. Do pracy teraz. Kategoria to garderoba. Ryzykanstwo na razie nie przyniosło jakichś rewelacyjnych rezultatów, ale specjalnie już nie ma zbyt wiele do stracenia. Za 10 punktów poproszę. Za 10, tak? Oczywiście. Proszę. Gdzie pan Hilary z wiersza Tuwima nie szukał okularów? W surducie, w piżamie, w palcie, w szlafroku. Myślę, że nie szukał ich w piżamie. Odpowiedź B. W piżamie, tak? Zaznaczamy? Tak, zaznaczamy B. Proszę bardzo, w piżamie. Tak. Szuka w spodniach i w surducie. W surducie odpada. W prawym bucie, w lewym bucie. Maca szlafrok, czyli szlafrok też odpada. Palto maca. Czyli też odpada. Czyli prawidłowa odpowiedź to w piżamie. 10 punktów. Ma pan w tej chwili 15 punktów na swoim koncie. Nasz teleturniej to teleturniej 21, przypominam. Kategoria garderoba i proszę o wybór pytania. Za 6. Proszę. Spodnie do konnej jazdy to pludry, bryczesy, szpongi. Pludry to chyba do czegoś innego. Myślę, że odpowiedź B, bryczesy. Tak? Tak, proszę zaznaczyć B. Zaznaczamy. Tak. Bryczesy. Jeśli to jest prawidłowa odpowiedź, to w dalszym ciągu jest pan naszym mistrzem. Bardzo się cieszę. Ale jeszcze nie powiedziałem, czy to jest dobra odpowiedź. Falstaff. Ale to jest dobra odpowiedź. 21 punktów. Pan Tomasz Roga-Czewski jest w dalszym ciągu naszym mistrzem. Gratuluję. Pan Tomasz zdobył 21 punktów. Mimo, że pan Igor walczył dzielnie, wziął dwa razy, o ile pamiętam, pytania za 11 punktów, nie odpowiedział. Miał dwa punkty karne, ale trzecie pytanie wziął za 10 punktów i już gonił pana. Tak czułem. Na koncie pana Tomasza, proszę państwa, jest 20 tysięcy złotych. A dla pana, panie Igorze, mam nagrodę pocieszenia, to jest 200 złotych. Dziękuję. A ja dziękuję za emocje. Dziękuję za udział w programie. Wszystkiego najlepszego. Panie Tomaszu, do 4 razy sztuka. Miejmy nadzieję. Zaczynamy rundę bonusową. Kategoria tej rundy to święci. Pierwsze pytanie za 1000 zł, ostatnie za 21 tysięcy. Dzień Wszystkich Świętych upamiętnia wyłącznie osoby kanonizowane. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Wydaje mi się, że fałsz. Bo to jest fałsz. Na pamiątkę wszystkich ludzi zbawionych. Teraz pytanie za 2000. Gra pan? Nigdy przez nie nie przebrnąłem, no ale może tym razem. Proszę, pytanie za 2000. Ignacy Loyola był założycielem zakonu cystersów. Czy to prawda, czy to fałsz? Loyola na pewno jakiś zakon założył, ale czy cystersów? Loyola, Loyola. Powiedzmy, że tak. Czyli, że to jest? Prawda. Prawda, panie Tomaszu. I tym razem pan niestety nie przebrnął przez to pytanie. To jest fałsz. Założył, ale zakon jezuitów. Bardzo mi przykro. Mnie również. Jest natomiast jeszcze jedna dobra informacja na koniec dzisiejszego programu. To, że na koncie pana Tomasza w dalszym ciągu jest 20 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne wydanie teleturnieju 21. Dziękuję panie Tomaszu za nie.
Gospodarzem programu jest Rafał Rykowski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w kolejnym odcinku Teleturnieju 21. Przypominam, że u nas w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze. Zawodnicy już są gotowi, a więc mam nadzieję, że możemy zaczynać. Państwo, przywitajmy bardzo gorąco naszego mistrza, pan Tomasz Rogaczewski. Panie Tomaszu, powiedziałem, że witam mistrza, ponieważ wygrał pan 4 pojedynki. To jest 5 pojedynek, wie pan za ile? Za 25 tysięcy, jeśli się nie mylę. Tak jest, dokładnie za 25 tysięcy. By rozegrać pojedynek, musimy znaleźć panu przeciwnika. Poszukajmy przeciwnika dla pana Tomasza. Rozpoczynamy losowanie. Na udział w grze czeka 5 panów i 1 pani. Pan Andrzej Chirkowski, ekonomista z Poznania. Pan Jarosław Dorniak, prawnik z Wrocławia. Pani Ewa Grabska, agent nieruchomości z Warszawy. Pan Marcin Kołodziejczyk, prawnik z Lublina. Pan Włodzimierz Marczyk, nauczyciel z Lublina. I pan Witold Milczarek, leśnik z Mrozów. Zaczynamy losowanie. Witold Milczarek! Skąd pan do nas przyjechał? Przyjechałem z Mrozów. To jest mała miejscowość. Czy tam kiedyś było sanatorium bardzo znane? Jest w tej chwili, może już straciło trochę swoją specjalizację, ale dalej jest tam taki szpital z profilem sanatoryjnym. Czyli rozumiem, że w dalszym ciągu tam mnóstwo osób się wybiera do tego sanatorium, a pan gdyby u nas wygrał, powiedzmy, jakąś większą kwotę, to gdzie pan by się chciał wybrać? Gdzieś do zimnych krajów. Prawdopodobnie najlepiej chyba na Grenlandię by było. Dość oryginalnie. Dlaczego do zimnych krajów? Ponieważ no, upały na mnie źle wpływają. No, zresztą widać, że upały... Ale co by pan robił tam w Grenlandii? Jest i wiele zabytków kultury eskimoskiej, które można było obejrzeć. Ale są wszystkie bardzo podobne do siebie. Nie tylko. Rozumiem, że pana marzeniem jest właśnie wybrać się na Grenlandię, tak? Życzę tego z całego serca. Życzę powodzenia. Podajcie sobie ręce. Zapraszam do kabin. Zawodnicy są już w naszych kabinach. Przed nimi pojedynek. By go wygrać, trzeba zdobyć 21 punktów. Jeśli ktoś się pomyli, udzieli błędnej odpowiedzi, otrzymuje 1 punkt karny, 3 punkty karne, eliminując z gry. Za wygranie pierwszego pojedynku zwycięzca dostaje 2000, za drugi pojedynek 3000, za trzeci 5000, za czwarty pojedynek 10000, za piąty pojedynek 25000 i właśnie o tyle gra pan Tomasz. Za szósty pojedynek to jest 50000, za siódmy pojedynek to 100000, 7 wygranych pojedynków to 195000 i można grać dalej. Pierwsza runda tego pojedynku przed nami. Ostrożnie, panie Witoldzie, z tą kategorią, bo kategoria to szkło. Proszę o wybór pytania. Za 7 poproszę. Wata szklana używana jest jako termoizolator, do celów spożywczych, jako filtr do wody, jako ozdoba na choinkę. Wybieram odpowiedź A, jako termoizolator. Tak? Tak. Proszę bardzo, zaznaczamy odpowiedź A. Do zdobycia 7 punktów. I tyle punktów pan ma. Prawidłowa odpowiedź.
Tomaszu, zapraszam do gry. Szkło to tytuł tej kategorii. Szkło. To ostrożnie, zasiadam. Wata szklana używana jest jako termoizolator do celów spożywczych, jako filtr do wody, jako ozdoba na choinkę. No cóż, może ktoś to zakłada na choinkę, ale wydaje mi się, że prawidłowe zastosowanie to jest jako termoizolator, czyli odpowiedź A. Proszę zaznaczyć odpowiedź A. Tak. Proszę bardzo, zaznaczamy jako termoizolator. Wata szklana używana jest jako termoizolator. Dobra odpowiedź, 7 punktów. Panie Witoldzie, druga runda. Kategoria chińszczyzna. Lubi pan chińszczyznę? Trudno mi powiedzieć. Nie miałem z nią za dużo do czynienia, także nie znam. Kuchni chińskiej jako tak. Taki. Lubi pan kuchnię chińską? Nie przepadam. Jak pan nie przepada, to niech pan zdradzi, za ile punktów pan zagra. Też za 7. Litchi chińskie nazywane jest też chińską. Pomarańczą, gruszką, śliwką, truskawką. Chińskie litchi. Litchi chińskie. Kojarzy mi się coś tu z gruszką. Ewentualnie śliwka. Proszę zaznaczyć odpowiedź B. Gruszką. Gruszka. Tak. Zaznaczamy. Odpowiedź B. Gruszką. Panie Witoldzie, mam złe wieści. Niestety jest błędna odpowiedź. Śliwką. Kategoria tej rundy, panie Tomaszu, to chińszczyzna. Ale nie tak dosłownie. Przepada pan. Proszę o wybór pytania. Chińszczyzna. Za 9. Za 9 punktów, proszę. Proszę. Jakiego zwierzęcia nie ma w chińskim zodiaku? Krowy, koguta, szczura, konia. Pierwsze skojarzenie to, że nie ma szczura. Wydaje mi się, że jest kogut. Krowa i koń też chyba jest. Ale poproszę o pomoc mojego jokera, czyli proszę pannę Joannę. Pannę Joannę, prosimy do nas. Witam serdecznie, pani Joanna. Jakiego zwierzęcia nie ma w chińskim zodiaku? Krowy, koguta, szczura, konia. To pytanie. Krowa. Krowa? Nie ma krowy w chińskim zodiaku. Na pewno jest kogut, na pewno jest koń, na pewno jest szczur. Szczur jest na pewno? Tak. Skoro jesteś taka pewna, krówki krowy nie ma. Ma. Nie ma krowy. W takim razie dziękuję, zaufam ci. Jaka decyzja? No, panie Rafale, no co mogę? Jaką decyzję? No, a tylko krowy w takim razie. Zaznaczamy? Zaznaczamy. Dobrze, zaznaczamy. Krowy. Jeśli to będzie dobra odpowiedź, to 9 punktów. Jak błędna, to 1 punkt karny dla jokera, 1 dla pana. Rozumiem, że to pani decyzja. Będzie na nią. Aha, no nie, to tak nie możemy tego ustalić. Wspólna decyzja. Niech będzie. Niech będzie. 9 punktów. Dzięki bardzo. Proszę państwa, teraz zawodnicy mogą przerwać pojedynek. Państwo w tej chwili widzą, jaki jest stan tego pojedynku. Czy pan Tomasz zdecyduje się na przerwanie? Nie zna wyniku przeciwnika. No, za chwileczkę zobaczymy.
Czy któryś z panów w tej chwili chce przerwać pojedynek? Ten pojedynek mógł się już zakończyć. Ponieważ nie usłyszałem, że ktoś chce przerwać pojedynek, przechodzimy do rundy trzeciej. Zapraszam do gry. Kategoria marcowa. Za 8 poproszę. Jaką gromadkę pytał w znanej piosence Marzec o to, jakie dzisiaj mamy święto? Śpiewającą, może gromadkę uśmiechniętą, biegającą, ciut zmarzniętą. Kojarzy mi się coś tu odpowiedź B. Uśmiechniętą. No niech będzie odpowiedź B, uśmiechniętą. Uśmiechniętą? Tak. Z uśmiechem na ustach, tak pan jest. To mówi. Zaznaczamy? Tak jest, proszę bardzo. Odpowiedź B, uśmiechnięta. 8 punktów do zdobycia. Ma pan w tej chwili 7. Ale to już jest nieaktualny stan. To jest dobra odpowiedź. Ma pan punktów 15. Panie Tomaszu, trzecia runda tego pojedynku. Kategoria marcowa. Za ile punktów? Proszę za 5 punktów. Tak by było 21. Oczywiście. Pełnia szczęścia, tak? Proszę, oto pytanie za 5 punktów. Które znaki zodiaku przypadają w marcu? Ryby i baran. Wodnik i ryby. Baran i byk. Moją specjalistkę od znaków zodiaku już jedno pytanie wykorzystałem i nie mogę drugi raz, prawda? A Joker jest naprawdę specjalistą od znaków zodiaku? No na to wygląda, skoro chiński kalendarz to i ten. Ale mam tu pewne ułatwienie, ponieważ moja siostra jest pod znaku barana, a mój tato jest pod znaku ryb, więc myślę, że to jest odpowiedź... To jest odpowiedź A. Proszę zaznaczyć odpowiedź A. Odpowiedź A, czyli ryby i barana. Ryby i barana. Tak? Tak. Zaznaczyć, tak? Tak. Proszę bardzo. No to zobaczymy. Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jeśli to jest prawidłowa odpowiedź, to otrzyma pan kolejnych 5 punktów i razem będzie 21. I w tym momencie będzie pan w dalszym ciągu naszym mistrzem. Będzie błędna odpowiedź, to będziemy grać dalej. Czyli niech pan przypomni, spod znaku barana jest kto? Moja siostra. A spod znaku ryby? Mój tato, z tym, że on ma urodziny w lutym, ale myślę, że ten znak przechodzi też na marzec. Czyli ja proponuję, żebyśmy ich pozdrowili. Pozdrawiam całą rodzinę. To jest dobra odpowiedź, 21 punktów. Pan Tomasz Rogaczewski jest w dalszym ciągu naszym mistrzem. Gratuluję. 21 punktów na koncie przeciwnika. Tutaj mam nagrodę pocieszenia, to jest 200 zł. Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Panie Tomaszu, wygrywa pan we wspaniałym stylu te pojedynki. To już jest 5. wygrany pojedynek i 45 tysięcy złotych ma pan w tej chwili na swoim koncie, a przed panem runda bonusowa. Do tej pory ani razu się nie udało, ani razu nie przeszedł pan drugiego pytania. Myślę, że w tej chwili przejdzie pan wszystkie pytania i może zdobędzie 21 tysięcy. Wszystkie to może nie, ale to drugie, żeby przejść. Dobrze, to zaczniemy. Jak już przejdzie pan to drugie, to będziemy się zastanawiać, co robimy dalej, dobrze? Nie, to biorę forsę i w nogi. Tak nie można, tak nie można. Panie Tomaszu. Runda bonusowa to 6 pytań. Pierwsze pytanie jest warte 1000 zł. Drugie pytanie to feralne pytanie, jeżeli chodzi o pana Tomasza. Warte jest 2000. Trzecie pytanie to 5000. Czwarte 10 tysięcy. Piąte 15 tysięcy. I szóste 21 tysięcy. Możemy zaczynać? Proszę bardzo. Zaczynamy rundę bonusową. Kategoria twórcy. Pierwsze pytanie za 1000 zł.
Międzynarodowy język Esperanto stworzył lekarz. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Czy Zamenhof był lekarzem? Chyba był. Prawda. Prawda. 1000 złotych. Jest pan gotowy na drugie pytanie? Jestem gotowy. Współtwórcą panoramy racławickiej jest Juliusz Kossak. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Kossak. To by mi się zgadzało. Tak, to jest prawda. Panie Tomaszu, to jest prawda. Tego drugiego pytania pan nie jest w stanie przejść. To jest fałsz. Wojciech Kossak wraz z Janem Styką. Natomiast Juliusz Kossak był ojcem Wojciecha. Bardzo mi przykro, panie Tomaszu. Ale w dalszym ciągu ma pan na swoim koncie 45 tysięcy złotych i przed panem kolejny pojedynek. Zobaczymy, do kogo uśmiechnie się tym razem szczęście w losowaniu. Jeszcze 5 zawodników chciałoby przystąpić do gry. Pan Andrzej Chirkowski, ekonomista z Poznania. Pan Jarosław Dorniak, prawnik z Wrocławia. Pani Ewa Grabska, agent nieruchomości z Warszawy. Pan Marcin Kołodziejczyk, prawnik z Lublina. I pan Włodzimierz Marczyk, nauczyciel z Lublina. Zaczynamy losowanie. Marcin Kołodziejczyk. Zapraszam. Jest pan prawnikiem, rozumiem, z wykształcenia, tak? Tak jest. A chce pan być adwokatem, czy...? Aktualnie chcę być prokuratorem, tak się złożyło. Chce pan być prokuratorem. A jakie cechy powinien mieć dobry prokurator? Dobry prokurator? No ja myślę, że powinien być bardzo, bardzo surowy dla przestępców. Czyli powinien być przede wszystkim surowy. A nie boi się pan podjęcia tej funkcji w obecnych czasach? Panie Rafale, ja myślę, że każdy zawód niesie ze sobą jakieś ryzyko i przecież no, nawet operatorowi może spaść na głowę jakiś kawałek dekoracji, więc myślę, że nie ma obaw. No ale mam nadzieję, że kiedy pan za chwileczkę będzie w tej kabinie, to nic panu nie grozi. No, ja panu ufam. Podajcie sobie panowie ręce. Zapraszam do kabin. Jeśli ktoś z państwa chciałby wziąć udział w naszym teleturnieju, to zapraszamy. Numer telefonu 0700 85 900. Można też odwiedzić naszą stronę internetową www.teleturniej21.pl. A my myślę, że możemy przejść do pierwszej rundy tego pojedynku. Panie Marcinie, Władcy Polski to tytuł tej kategorii. Proszę o wybór pytania. Za 11. Proszę, pytanie za 11 punktów. Który z królów pocztu Matejki dzierży miecz? Bolesław Chrobry, Kazimierz Sprawiedliwy, Kazimierz Wielki, Jan III Sobieski. Tak, jeżeli mnie pamięć nie myli, to Bolesław Chrobry dzierży włócznie świętego Maurycego, Jan Sobieski buławę, Kazimierz Wielki budowniczym był, a nie wojownikiem, więc Kazimierz Sprawiedliwy, odpowiedź B. Zdecydowanie. Zaznaczyć odpowiedź B? Mam nadzieję, że to jest to. Sprawdzimy. Proszę bardzo. Proszę. Odpowiedź B. Kazimierz tak. Sprawiedliwy. Do zdobycia 11 punktów. I to jest dobra odpowiedź. Zapraszam do gry. Władcy Polski przed panem. Nie za dobrze stoję z tego tematu. Powiedzmy za 6 punktów. Kto czuwa przy umierającej Barbarze Radziwiłłównie? Na obrazie Józefa Simlera. Zygmunt Stary, Zygmunt August, Zygmunt III Waza. Barbara Radziwiłłówna, wielka miłość. Raczej nie Zygmunta Wazy. Zygmunt Stary, Zygmunt August. Biorę pod uwagę odpowiedź A i odpowiedź B. Wiedziałem, że będzie cienko z tej kategorii.
Może Joker jest lepszy? Sprawdzimy, czy jest lepszy. Tak? Zapraszamy do nas Jokera, panią Joannę. Joannę, tak? Dobrze pamiętam. Serdecznie. Kto czuwa przy umierającej Barbarze Radziwiłłównie na obrazie Józefa Simlera? Zygmunt Stary, Zygmunt August, Zygmunt III Waza. Zygmunt August. Pamiętasz z historii czy z filmu? Z historii. Nie, a nie z obrazu? Na pewno Zygmunt August. Zygmunt August. Nie ma innej możliwości. Skoro tak, mam problem z głowy. Dziękuję. W takim razie Zygmunt August. Odpowiedź B. W takim razie Zygmunt August. Zakreślamy. Zakreślamy. Proszę bardzo. Odpowiedź B. Przydała się pomoc Jokera w ustaleniu, czy nie? Nie pierwszy raz, jeżeli prawidłowa. Przydała się. 6 punktów. Panie Marcinie, druga runda. Kategoria buty. A, buty. W butach też wychodzi, także... 11 punktów. Teraz wybór przed panem. Pytania za... Spróbujmy za 8. Miłośnikiem słoneczników i twórcą obrazu przedstawiającego bardzo zniszczoną parę butów był Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edgar Degas, Claude Monet. Myślę, że odpowiedź A, ponieważ myślę, że to van Gogh był tym miłośnikiem słoneczników, ale żeby tutaj nie popełnić jakiejś gafy z tymi butami, to poproszę mojego jokera, Mariusza. Tak, zapraszamy jokera pana Mariusza do nas. Kolejnego prawnika z Lublina. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Mariuszu. Słyszałem treść pytań. Ja bym obstawił odpowiedź A. To tak samo jak ja. Chodziło tylko o potwierdzenie, tak? Tak jest. Czyli odpowiedź A? Zdecydowanie, panie Rafał. Zakreślamy? Proszę bardzo. Pytanie za 8 punktów. Jeśli będzie błędna odpowiedź, to 2 punkty karne. To jest dobra odpowiedź. 19 punktów. Panie Tomaszu, kategoria buty. Buty. A, to takie buty. Takie buty. Takie buty. To poproszę za 8 punktów. Miłośnikiem słoneczników i twórcą obrazu przedstawiającego bardzo zniszczoną parę butów był Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edgar Degas, Claude Monet. No to takie buty. Jak to buty? Już pójdę za pierwszym skojarzeniem. Niech będzie odpowiedź A, czyli Vincent van Gogh. Zaznaczyć odpowiedź A? Trochę to za łatwe, jak za 8 punktów. Ale proszę zaznaczyć. Proszę zaznaczyć odpowiedź A. Już na pewno? Tak. Proszę bardzo. Odpowiedź A. Pierwsze skojarzenie. Dobre skojarzenie. 8 punktów. Razem 14. Drodzy Państwo, teraz zawodnicy mogą przerwać pojedynek. Jeszcze raz przypomnijmy, jaki jest stan tego pojedynku. Jeśli ktoś zdecyduje się na przerwanie, będzie miał więcej punktów, oczywiście wygra. Jak się stanie? Zapytajmy. Czy któryś z panów chce w tej chwili przerwać pojedynek? Tak, chcę przerwać pojedynek. Proszę Państwa, mamy nowego mistrza! Pan Marcin Kołodziejczyk. Gratuluję, panie Marcinie. Pan Marcin zdecydował się na przerwanie. Miał punktów... Ile miał pan punktów? Coś około 19. No, dokładnie 19 punktów. Panie Tomku, pamięta pan, ile pan wygrał u nas? Jeśli dobrze rachuję, 45 tysięcy. Dokładnie. Panie Tomaszu, zapraszam na dół. 45 tysięcy złotych niesie do nas Ania.
10 tysięcy złotych, 20, 30, 40, 5 tysięcy. 45 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo za udział w programie.